Druga rada, gdy wyjść z domu nie wypada, spróbuj przegadać sąsiada. Kiedy wirus wokół czyha, gardłem kaszle, nosem kicha, to najlepsza na to rada, zostać w domu i pogadać. Siądźcie sobie razem w koło, żeby obok mieć sąsiada. No i marszcząc mądrze czoło, powiedz: Spróbuj mnie przegadać. By zaczęła się rozmowa, sąsiad ma takie zadanie, dokładnie co do słowa powtórzyć Twoje zdanie i dodać kolejne słowo, które temu ma służyć, by zdanie to wzorcowo jeszcze bardziej wydłużyć. Kto się pomyli, ten odpada. Ale że wszyscy tu sąsiedzi, zawsze na korzyść jest sąsiada, więc raczej nikt się tym nie biedzi. Przygotował i przeczytał Krzysztof Czekajewski, instruktor Miejskiego Ośrodka Kultury w Józefowie.